28 lutego, wieczór wtorkowy. Jest z nami Mateusz Ludwiczak. Cześć Mateusz. Cześć, witam serdecznie. Kolejny odcinek cyklu Ukierunkowany Coaching przed nami. Jak zawsze, dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać na Facebooku i YouTubie i Twitterze, tak żebyśmy mogli za chwilkę rozpoczynać, bo zaraz przejdziemy do wcielania się w rolę trenera i zawodnika. Mateusz, jak zawsze, będzie zawodnikiem. Mamy tutaj dwie osoby na backstage'u, które dzisiaj wezmą udział i wcielą się w rolę trenera, czyli w to, co robią na co dzień na boisku. Widzę, że słychać nas i widać. Piotr Borkowski pisze, że jest OK, także cieszymy się, że wszystko jest w porządku. No dobra, to nie przedłużamy. Wpuszczamy pierwszą osobę, chyba że Mateusz, chcesz powiedzieć coś na Nie, początku wszystko tego powiedziałeś. live'a. Wszystko Wszystko powiedziałeś. powiedziałem, zresztą już wcześniejszych trzech odcinkach tłumaczyliśmy, o co chodzi, także nie ma co zabierać czasu. Na koniec może powiemy, że szykujemy coś ciekawego dla wszystkich osób, które są obserwatorami dorastania w grze, fundamentów gry, pedagogiki nielinearnej i ukierunkowanego coachingu, ale szczegółów też żadnych jeszcze nie podamy, tylko rzucimy taką nutkę ciekawości wśród wszystkich oglądających. A z czasem będziemy informować, co tam dobrego się szykuje. Tymczasem dodajemy Fabiana Tatarskiego. Cześć Fabian. Cześć wszystkim. Cześć, No i udostępniamy ekran Mateusza i oddaję Wam głos. no dobrze. Ja tylko tak słowem wprowadzenia, bo tutaj Paweł bardzo profesjonalnie wszystko powiedział od strony technicznej. Ja od takiej strony, o czym będziemy dzisiaj głównie rozmawiać. Piłka siedmiosobowa, czwarty odcinek i tak jak już wspominałem na pierwszym, mamy na zmianę piłkę pięcio- i siedmioosobowej. Dzisiaj dotykamy tej siedmioosobowej w kontekście dwóch sytuacji, dwóch fazie atakowania i dwóch, które w bardzo fajny sposób, wydaje mi się, będą mogły pokazać rzecz, o którą często pytacie, czyli kwestię związaną z brakiem pozycji, z tą tak zwaną apozycyjnością, z tym, w jaki sposób można zawodników w tym kierunku uświadamiać, jak można im pomagać, właśnie rozumienie sytuacji, rozumienie gry jako całości. No i właśnie nad tym też będziemy sobie dzisiaj chwilę dyskutować. No ale Fabian, tak jak tutaj wiesz, bo też w jakiś sposób się czy kontaktowaliśmy, współpracowaliśmy, byłeś na naszym szkoleniu. Sytuacja wygląda następująco. Ja jestem zawodnikiem z numerem 2, też tak trochę przeciągam, żebyś mógł się z sytuacją zapoznać. Zawodnikiem na żółto, jestem zespołem atakującym. Ty jesteś zawodnikiem, ty jesteś trenerem i starasz się mnie jako zawodnika ukierunkować w taki sposób, żebym mógł znaleźć tutaj ciekawe rozwiązanie na boisku. Okej, okay. Czyli już zaczynam, tak? No tak, możemy zacząć, co? Jeżeli jesteś Dobra. gotowy, jak najbardziej. Tutaj wyciągając wnioski z kolei z poprzednich spotkań, to też daje więcej czasu, że jeżeli ktoś potrzebuje na spokojnie, jeżeli będziesz miał jakieś problemy albo jakieś niejasności, albo będziesz chciał Dobra, jakiegoś wsparcia, to śmiało mów, ale nie, to myślę, że sobie spokojnie poradzisz. No dobra, to jeżeli jesteś dobra. gotowy, to dawaj, zapraszamy. No to tak, no to zacząłbym od pytania, Mateusz. Jeśli nasz zespół ma piłkę, to jaki jest nasz cel? Okej, jakiś nasz cel? No, pewnie zdobyć bramkę. Okej, a jeśli nie masz piłki przy nodze, to co możesz zrobić, żeby pomóc zespołowi zdobyć bramkę? No nie wiem, to trudne pytanie. No w sensie pewnie mógłbym coś innego zrobić niż robię teraz, No ale nie wiem. ale nie masz piłki i chciałbyś zdobyć bramkę, więc co możesz zrobić? Twój kolega ma piłkę. Okej, co mogę zrobić, żeby zdobyć bramkę? No nie wiem, pokazać się, żeby mógł kolega do mnie podać, na przykład. Dokładnie, czyli stworzyć linię podania, wystawić się na pozycję. I teraz pytanie, czy tworzysz linię podania dla tego kolegi, który ma teraz piłkę? No, dobre pytanie. No nie, nie tworzę.
No to co możesz zrobić, żeby tą linię podania stworzyć? Gdzie byś się chciał ustawić w takim razie w tej sytuacji? No, może tu. Okej. No i teraz dla mnie no to jest już sytuacja po części rozwiązana. Bo jeśli tutaj dostałby podanie, no to mógłby prowadzenie piłki kontynuować. Można się jeszcze zapytać, co by zrobił po otrzymaniu piłki, jakie by podjął dalsze działania. No i też od tego, jak trener chce grać, no bo też wejście do środka byłoby też dobrą opcją, ale to już jest decyzja zawodnika. Jasne. Okej, dobrze. Coś jeszcze, jakieś uwagi, twoje jakieś przemyślenia dodatkowo dla zespołu, dla atakujących, dla broniących? Bo załóżmy, że sytuacja poszła gładko. Bardzo dobre pytania. Gdzieś tam to pierwsze mnie osobiście no tak zmusiło do myślenia. Może by, poszedłbym właśnie, gdyby był problem z tym, ja to też specjalnie tak budowałem, że nie wiem, w jaki sposób mogę zespołowi pomóc. No to właśnie w kierunku tego, czy kolega może do ciebie podać. Czy tworzyć jakąś szansę dla kolegi, jakie są rozwiązania i tak dalej, żeby mu właśnie pomóc w tym, żeby mógł skorzystać z nas jako z opcji podania, czy stworzenia linii podania i tak dalej, i tak dalej. No i zakładamy, no, że to zatrzymanie trwało tylko chwilę, no to możemy jeszcze tutaj właśnie jakoś zespół zbodźcować, czy zespół atakujący, czy zespół broniący. I to, co mówiłem, że praca nad brakiem pozycyjności właśnie opiera się, to bardzo dobrze widać w piłce siedmiosobowej, na budowaniu struktury właśnie poprzez pytania po sytuacji, która się wydarzyła. Trudno oczekiwać, że ci zawodnicy będą rozumieli zajmowanie i zwalnianie przestrzeni, jeżeli nic się nie stało, zatrzymaliśmy grę, zrobiliśmy coś i tak dalej. Dlatego też warto te zatrzymania, właściwie ten coaching, właśnie w miarę możliwości rozbudowywać, w zależności od tego, jaka jest świadomość zespołu. I tutaj to, co Fabian powiedziałeś, że drugą opcją dla tego zawodnika było pójście chociażby tutaj do środka, nie? No i wtedy, jeżeli on pójdzie do środka, to możesz go też zapytać, jak dostaniesz nową piłkę, możesz mu nawet tą piłkę podać, żeby on ją miał przy nodze, żeby było łatwiej to zrozumieć, jakie ma możliwości, jakie ma rozwiązanie i tak dalej, i tak dalej. Ale w przypadku, gdy on uznał, że przechodzi sobie tutaj, bo ja to też specjalnie zrobiłem, no to wówczas możesz zapytać, no dobrze, zespół niebieski, to co możemy zrobić, żeby ułatwić zawodnikowi atakującemu, czyli zawodnikowi z piłką działanie w fazie atakowania, albo ułatwić koledze to, żebyśmy zdobyli bramkę, albo nam jako zespołowi, albo co jest dla nas ważne, co, jeżeli chodzi o jakieś zasady zespołu, do czego staramy się dążyć, co jest dla nas istotne, no to, że chociażby żebyśmy mieli tą przewagę, to żeby zawsze zawodnik miał możliwość podania piłki do partnera, albo wejścia w wolną przestrzeń driblingiem i tak dalej, i tak dalej. No to w jaki sposób zmuszamy tych zawodników pozostałych do podjęcia decyzji, albo do chociażby do przemyślenia, co w danej sytuacji mogą zrobić. I to może dotyczyć zarówno tego zawodnika z numerem 5, który właśnie zejdzie sobie tu do środka i będzie tę przestrzeń środkową wypełniał, albo do zawodnika z numerem 7, który może zrobić dokładnie to samo i też tutaj sobie zejść, a ten zawodnik z numerem 2 tej przestrzeni zyska więcej. To też. Myślę, że jeszcze tak jak mówiłem, mógłbym zapytać, jakie by podjął następne działania, ale żeby też jakiś bodziec dać drugiej drużynie i graczom broniącym, zapytałbym się, jak oni się wtedy przemieszczą, jeśli ten zawodnik z numerem 2 otrzyma piłkę w tym bocznym sektorze. Jak oni zareagują? Czy właśnie kto do niego podejdzie, jak zasekurują i tak dalej. Tak, zgadza się. Jak najbardziej, też tak można. No i znowu też, jeżeli ten zawodnik z numerem 2 jest tutaj, to pytanie, w jaki sposób możemy właśnie wykorzystać zawodnika z numerem 3? Czy zawodnik z czwórką, no nie wiem, tam Franek jest w stanie do niego zagrać bezpośrednio piłkę? Jeżeli nie, to czy możemy mieć jakiegoś zawodnika, który ułatwi to działanie, który pozwoli nam cały czas utrzymać się przy piłce? Co jeżeli przeciwnicy podejdą bliżej, zaczną nas presować, czy mamy możliwość przegrania na drugą stronę, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. Właśnie pokazując im sytuację boiskową i tą przestrzeń, którą mają do wykorzystania jako całość. To jest właśnie kluczowe i dzięki temu ci zawodnicy pozostali rozumieją, że to zejście tutaj no jest dla niego zachowaniem naturalnym, wynikającym z realizacji jakichś tam działań, które się pojawiły w dyskusji z zawodnikami. To jest bardzo ważne.
Też istotne jest to, żeby nie zmuszać zawodników do tego, żeby oni musieli to za wszelką cenę zrobić. Dla nas to ma być pewnego rodzaju impuls, bodziec dla zespołu, żeby im pokazać, że takie rzeczy się dzieją. W przypadku ruchu tego zawodnika my musimy myśleć, że może się zdarzyć to, 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 albo jakie się otwierają dla nas możliwości, z których możemy skorzystać. To jest bardzo ważne. Nie oczekujmy, że oni od razu będą to robić. Też na tych wcześniejszych spotkaniach o tym mówiłem, że to wymaga czasu i to wymaga też no, rozwoju tych kompetencji, możliwości poznawczych, które sprawiają, że wtedy zawodnik jest w stanie analizować sytuację w zgodzie z intensywnością motoryczną, która się na boisku dzieje. No, ale w przypadku tego, że oni sami widzą te rozwiązania i dostrzegają potrzebę wypełniania tych przestrzeni, no to już jest dla nas dobry sygnał do tego, że ten zespół postrzega sytuację boiskową rzeczywiście jako całość, a nie jako swoją pozycję, którą przyjąłem. No bo gdybym założył, że grałem z tym zawodnikiem, nie wiem, wysuniętym napastnikiem albo z dwoma napastnikami w tym ustawieniu 1-3, załóżmy tu ktoś w środku będzie, tak, 1-2 albo ten w środku, o tutaj, tutaj ta dwójka z przodu, no to ten zawodnik, załóżmy wrócimy do tego ustawienia, ten zawodnik stojąc tu z przodu, no on dostał od trenera zadanie, że on jest napastnikiem i jego nie interesuje to, co się dzieje tutaj w środku, no bo on jest napastnikiem, czyli będzie wysunięty do przodu. W momencie, w którym on ma świadomość tego, że w danym momencie jest napastnikiem, ale to nie jest jego pozycja przypisana, tylko na niej w danym momencie przebywa, jest łatwiej zrozumieć to, że zwolniona przestrzeń i możliwości dla tego, żeby się tam przemieścić, będą większe niż bycie tu, sprawi, że on chętnie się tam po prostu przesunie. Jak pracowałem jeszcze w Akademii Piłkarskiej Rejsa i przyjeżdżali do nas trenerzy na staże, odwiedzali, obserwowali treningi, właśnie była podobna sytuacja, nie wiem, czy o tym już kiedyś wspominałem, czy nie, ale przypomnę, no bo to była ciekawa rzecz, że właśnie była taka sytuacja, że jeden z zawodników wykonał ruch do przodu, czy tutaj właśnie na zewnątrz, czy do środka i drugi zawodnik, który był też wysoko ustawiony, widząc to, zszedł do grania i dał opcję do realizacji gdzieś tam kolejnych działań. Albo była sytuacja, że zawodnik wysunięty z przodu zszedł do linii podania, no a ten zawodnik widząc, że zwalnia się tam przestrzeń, a ten tworzy mu dobrą linię podania, to też wykorzystał przestrzeń do przodu. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby zawodnicy rozumieli relacje między sobą na boisku, żeby potrafili sobie poradzić ze zmieniającą się sytuacją czy organizacją zespołu w danym momencie. To jest bardzo istotne. Ale tak jak mówię, to wymaga czasu, to wymaga przez zawodników przetrawienia, zrozumienia, przegrania przez wiele treningów, żeby pewne sytuacje mogły się powtarzać i żebyśmy mogli na nie zwracać uwagę. Ale tutaj, tak jak tutaj z Fabianem przepracowaliśmy ten przykład, to jest szansa na to, żeby właśnie pójść krok dalej, do tego, żeby móc pewne rzeczy związane z tą opozycyjnością wprowadzić. Dlatego też w piłce pięcioosobowej to nie jest aż tak widoczne, no bo tych relacji z zawodnikami, tych przestrzeni do wypełniania jest mniej, no bo jest mniejsza liczba zawodników. Natomiast w tej siedmioosobowej już można na pewnych rzeczach pracować. Ale można na nich pracować, a właściwie jest to łatwiejsze, no bo nigdy nie wykluczam i nie ograniczam możliwości pracy ze starszymi rocznikami w taki sposób. Natomiast jest to łatwiejsze w przypadku, gdy zawodnicy pracowali w tej metodologii w piłce pięcioosobowej i pewne podstawowe zachowania, pewne podstawowe zasady, czy tam fundamenty już rozumieją i wiedzą, jak się w kontekście współpracy z kolegami zachowywać. Wtedy jest łatwiej rozpocząć działanie, rozpocząć właśnie to zatrzymanie, tak jak sobie tutaj ruszyliśmy, i potem przejść do kolejnego pytania, jednego, dwóch, bardziej uszczegółowionego właśnie na rzeczy, na które chcemy się skupić w organizacji zespołu, czy tak jak tutaj Fabian też bardzo słusznie zaznaczył, dla zespołu broniącego, kto w danym momencie powinien do tego zawodnika doskoczyć, w jaki sposób, jakie przestrzenie zamknąć, jak obserwować tych pozostałych zawodników, tak, chociażby tego zawodnika, który w tym momencie tworzy tą jedność defensywną, jak on powinien być wąsko, w jakiej odległości mieć przeciwnika i tak dalej, jak powinni się zachować ci zawodnicy, którzy, gdy piłka jest tutaj, a zawodnik jest tu, wykonuje równowagę, no takie zachowania, które pozwolą nam potem, gdy piłka na przykład przejdzie do przeciwnika tutaj, zareagować szybciej, nie gubiąc się, nie tracąc gdzieś tam organizacji zespołu i dalej dobrze funkcjonując w fazie bronienia. Na pewno ten brak pozycyjności w fazie bronienia jest
trudniejszy ze względu na to, że tych zmian jest więcej i one nie są w 100% zależne od nas, no bo to przeciwnik ma piłkę, ale odpowiednią organizacją, odpowiednim rozumieniem na boisku, kontrolą przestrzeni, kontrolą tych stref na boisku na pewno jesteśmy w stanie to sobie spokojnie poukładać, ale tak jak wspomniałem, wymaga to czasu, wymaga to na pewno od trenera cierpliwości i takiej właśnie systematycznej pracy nad pewnymi rzeczami, bo trudno jest taką rzecz od razu wdrożyć, trudno jest wrzucić trening i powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj robimy rotację, nie wiem, środkowego pomocnika z napastnikiem w momencie, gdy ktoś tam dostaje piłkę i tak dalej, i tak dalej. No bo jest to troszkę wymuszona zasada, raczej bym powiedział to schemat, gdy w momencie, że zawsze coś się dzieje, gdy ktoś coś zrobi, no to jest schemat, a my musimy bazować na zasadach, które pozwalają nam wykorzystać pewne zachowania, ale nie zmuszają nas za każdym razem do powtarzania tego w taki sam sposób. To jest też bardzo ważna sprawa. No dobrze. Fabian, czy masz jakieś uwagi? Chciałbyś tutaj coś jeszcze dodać ze swojej strony? Może jakieś swoje przemyślenia? Bo wiem, że pracujesz na metodologii w kontekście takim, że zadajesz pewnie pytania, próbujesz uświadamiać zawodników, czy coś tutaj z twojej pracy, jakieś przemyślenia z piłki siedmioosobowej są, czy chciałbyś się tutaj z słuchaczami... Na pewno trafna uwaga z tym właśnie, że jak ustawiamy tych zawodników na pozycjach, to nie biorą takiej odpowiedzialności za właśnie wypełnianie przestrzeni, za kolegów, którzy na przykład się ustawili w innym miejscu i na pewno na to teraz zacznę większą uwagę zwracać. A tak to z moich przemyśleń to tyle. Okej, no tak jak mówiłem, trudno jest wymusić u zawodników taką naturalne zachowanie w kontekście właśnie zmiany pozycji, czy przestawienia się z napastnika na jakąś inną pozycję, gdy ten zawodnik nie rozumie tego w całości. Dlatego ten brak pozycyjności jest wymagający i na pewno trudny w przyswajaniu wielu zmiennych dla zawodników, ale na pewno przynosi wielką satysfakcję w momencie, gdy zespół pewne rzeczy zaczyna już wprowadzać. I tutaj jeszcze taka wskazówka dla tych, którzy pracują w starszych kategoriach wiekowych i to są kategorie, nie wiem, piłki 9 czy 11 osobowej. Zalecam rozpoczęcie, wprowadzanie tych wszystkich rzeczy od piłki 5-osobowej na spokojnie, w małych relacjach, od czasu do czasu robiąc sobie tą piłkę 7-osobową, osobowo w ramach swojego mikrocyklu, żeby właśnie też na tym pracować i rozwijać właśnie takie możliwości braku pozycyjności, no bo uważam to za dużą wartość dla zawodnika. Ja to zawsze podkreślam w kontekście jego przyszłości, w kontekście jego rozwoju w piłce już takiej docelowej, czyli 11-osobowej, bo gdziekolwiek on zostanie przez trenera wrzucony na jakąkolwiek pozycję, sobie poradzi, bo tak jak mówiłem, on widzi boisko jako całą przestrzeń, nie jako wycinek, nie jako daną strukturę, za którą jest odpowiedzialny, tylko właśnie potrafi się zaadaptować do zmieniającej się sytuacji. No ale nad tym trzeba pracować. Koncentracja i możliwości poznawcze są tak jak każdy inny mięsień. Można je rzeczywiście mocno wypracować, wymaga to tylko odpowiedniej i systematycznej pracy. Też tam zachęcam do tego ostatniego wpisu, który wrzucałem, tego dotyczącego jakichś tam aspektów naukowych odnośnie właśnie nauczania umiejętności ruchowych, ale to też odnosi się w piłce nożnej do stricte właśnie takiej świadomości boiskowej, że to środowisko musi być na tyle wymagające, ta strefa optymalna musi się pojawiać w kontekście złożoności, żeby zawodnik rzeczywiście czuł to, ten transfer, czuł tą naturę, relację później w tym meczu mistrzowskim, że on wie, że na treningu tak to wygląda, bo trening jest odzwierciedleniem meczu i nic właściwie nowego się u niego tam nie pojawia. No dobrze, super, bardzo ci dziękuję. Ja również. Jakiś komentarz swój dodać. Przerzucam się tutaj na nasz obraz z kamerami. Bardzo dobrze, dziękuję ci bardzo, Paweł, bardzo sprawnie to zrobił. Super. Oczywiście, jeżeli ktoś z was ma jakieś pytania albo chce wdrożyć coś od siebie, powiedzieć, to zachęcamy też do dołączenia tutaj do nas, do pokoju. Nie wiem, czy Paweł wrzucił link, czy nie, ale można też pisać w komentarzach, także zachęcamy was tutaj do nas, do pokoju. Super, Fabian, bardzo ci dziękuję za współpracę. Ja również. Do zobaczenia. Tak jest, Fabiano. Dobra robota, wielkie dzięki.
Możesz z nami tutaj zostać ewentualnie do dyskusji lub do tego przykładu, który za chwilkę będziemy omawiali z Bartkiem Zasadnim, którego dodajemy teraz. Cześć Bartek. Cześć. Witam. Tnie ci trochę Bartek, czy mi się wydawało, że coś tam nam przycięło delikatnie? Czy wszystko jest w porządku i tak, słyszysz nas dobrze i widzisz wszystko? Nie, jest ok. Teraz ok. Aha, no to super, no to super. No dobrze, no to udostępniamy znowu ekran. Ja was tutaj zostawiam. Linka za chwilkę wkleję na Facebooku, bo rzeczywiście zapomniałem go wkleić na początku. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć tutaj do nas do dyskusji, to zachęcamy do tego i będzie można wejść do pokoju, tak jak ja teraz siedzę, Bartek i Mateusz, i po prostu z nami porozmawiać. A jeżeli nie macie takiej możliwości, to oczywiście możecie też komentować i brać czynny udział w komentarzach na Facebooku i na YouTubie. Tutaj Oskar napisał, czy tylko mnie wyrzuca co chwilę. Oskar, może spróbuj wejść na YouTube'a, zaraz też wkleję link. Być może coś się po prostu dzieje aktualnie z Facebookiem i trzeba odświeżyć stronę, no i wtedy powinno być ok, a jeżeli problem by się powtarzał, to wtedy wejdź na YouTube'a i tam powinno być wszystko w porządku. Oddaję głos Tobie, Mateusz, i udostępniam już Twój ekran, zostawiam Was z Bartkiem. Super, dobrze, dziękuję Ci bardzo. Sytuacja również w fazie atakowania, troszkę inna, jeżeli chodzi o strefę boiska, bo jesteśmy teraz w strefie środkowej. Ja jestem zawodnikiem z numerem 5, zaznaczony na żółto, również zawodnik w fazie atakowania. Także tutaj czas dla Ciebie, żebyś spokojnie mógł sobie przemyśleć pytania do mnie jako do zawodnika. Znów też tutaj zwróćcie uwagę, że sytuacja, w której możemy zwrócić szczególną uwagę właśnie na ruch zawodników bez piłki, na obserwację przestrzeni, na to, żeby właśnie zachęcić ich do tego, żeby te pozycje też w jakiś sposób zmieniać, ale o tym też powiem za chwilę, jak tutaj Bartek zada swoje pytania, w jaki sposób mnie tutaj skołczuje, uświadomi boiskowo. Okej, Mateusz, powiedz mi teraz, jaką pełnisz rolę na boisku, jak ocenisz swoje ustawienie, czy jesteś dobrze ustawiony, uważasz? Czy jestem dobrze ustawiony? Tak. Dlaczego? No, to tworzę linię podania, kolega może do mnie piłkę podać, mogę piłkę przyjąć. Okej, to może zróbmy tak, że ten kolega z piłką, załóżmy Krzysiu, podprowadzi teraz piłkę w twoją stronę, ma trochę wolnej przestrzeni, także może ją swobodnie podprowadzić. Okej, to też wszystko zależy od ruchu obrońców, tak? Bo na pewno teraz jak Krzysiu będzie prowadził, to zaraz jeden z obrońców wyskoczy do niego. Czyli może zróbmy tak, że tak, to też... No. Okej. Może drużyna odpowie na pytanie, jak myślicie, który z obrońców teraz wykona powstrzymanie, czyli doskoczy do Krzysia z piłką? Okej. No dobre. Kurczę, nie wiem. Może ten wróci, no nie do końca powstrzymanie, równowagę, będzie chciał wracać, ale czy ktoś by tutaj doskoczył? Ten zostawi gościa, chyba że tak odetnie. No ten raczej nie. No najbliżej teoretycznie do powrotu ma ten, ale blisko piłki, jakby patrzę w stronę bramki, ma ten. Mógłby ten doskoczyć. No i załóżmy, że w tym momencie właśnie mamy taką sytuację i teraz jak swoim ustawieniem, jakim ruchem możesz tutaj pomóc i koledze Krzysiowi, tak, żeby zbliżyć się w kierunku bramki przeciwnika i dostać piłkę? No dobra, tu. Tu stąd, pobiegnę tu. Okej. Myślę, że teraz wykonałeś dobry ruch, ponieważ no zagrajmy teraz, Krzysiu, niech ci poda piłkę. W tym momencie wychodzisz sam z bramkarzem i jest duże prawdopodobieństwo zdobycia gola, a głównie mamy taki cel w ataku, tak? Okej.
Dobrze, fajnie, fajnie, dobrze, dobry pomysł. Muszę tam wrócić, bo zapomniałem, jak ja to ułożyłem na początku. Dobra. Tak, fajny był to pomysł z tym, żeby właśnie podprowadzić tym pierwszym zawodnikiem troszkę do przodu, wyskoczyć tym obrońcom, żeby właśnie uwypuklić tę sytuację, na której nam najbardziej zależało, czyli na podaniu tej piłki takiej no, prostopadłej, ruchu mobilności zawodnika z numerem 5, żeby tam się gdzieś schował, w sensie uciekł za linię obrońców, jak najbardziej można było w taki sposób poprowadzić tę sytuację. No i na tym nam zależało. Pytanie, czy stoisz dobrze, na jakiej jesteś pozycji? Ja trochę takie, bym powiedział, no tendencyjne, albo też trochę takie już oceniające. Raczej bym zostawił zawodnika i zapytał, co myślisz o tej sytuacji, albo co myślisz o swoim ustawieniu, co dajesz zespołowi, jakie są, no nie wiem, to już jest Orlik, więc piłka siedmiosobowa, jakie są zagrożenia, albo jaka jest twoja szansa w fazie atakowania w tej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Jakie rozwiązania ma zawodnik z dwójką, z piłką, albo możesz tego zawodnika z piłką zapytać, ale też fajnie zapytałeś zespół broniący, kto doskoczy do piłki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze. Albo możesz zapytać właśnie tego z piątką, czyli załóżmy Mateusza, jakie widzisz swoje rozwiązania, albo w jaki sposób możesz się w tej sytuacji zachować, twoim zdaniem, twoje różne pomysły, no śmiało, podaj jakie masz. Kilka rozwiązań, nawet jeżeli masz, to możesz podać. I on, i dzięki temu, że tak jakby podchodzimy do tego w taki luźny sposób, nie no, spróbuj, pokaż, albo no to zostawiamy trochę tej dozy kreatywności i sprawdzamy jednocześnie jego poziom świadomości danej sytuacji. I no nie wiem, właśnie on zrobi albo ruch tutaj, albo powie dobra, zejdę tu, albo tu, no to wiemy, że no to już jest jakiś problem, no bo dlaczego akurat tutaj, no bo tu, tak jak mówiliśmy, jest przestrzeń dla prowadzenia zawodnika, ale załóżmy, tak, wychodzi tutaj, albo mówi, że wychodzę szeroko, zabieram obrońcę na przykład, no i co wtedy, tu jest jeden obrońca, ten wraca, mamy przestrzeń i tak dalej do wykorzystania, do prowadzenia piłki, koledzy się podłączą, no albo na przykład właśnie ktoś powie, no to ja trenerze zrobię ruch tutaj, żeby zmylić przeciwników. No i mówisz, no dobra, no i co wtedy, jak to jest twój kolega? No to właśnie, pytanie do tego zawodnika, jak myślisz, skoro Mateusz przybiegł tutaj, to co ty możesz zrobić, w jaki sposób się zachować? No to pobiegnę tu. No i znowu możesz go zapytać, no i jakie masz możliwości, żeby zmienić tą przestrzeń tam, gdzie powiedziałeś, gdzie możesz biec? W którym kierunku, albo obok jakiego przeciwnika, albo w jakiej przestrzeni, no możesz być tu, albo możesz gdzie jeszcze, żeby utrudnić bronienie przeciwnikowi, na przykład o, za plecami, no właśnie, za plecami i w pewnym momencie się pokazać do gry, utrudnić bronienie i tak dalej. To jest bardzo ważne, znowu w kontekście rotacji na pozycjach, współpracy zawodników. Ja bardzo długo analizowałem właśnie swego czasu piłkę siedmiosobową, czy zespół FC Barcelona na różnych turniejach, czy zespół Sevilla, które właśnie grały w takim ustawieniu 1-3-1-2 albo 1-3-2-1, gdzie ta dwójka napastników, czy tam w ogóle trójka zawodników z przodu była w bardzo takiej ścisłej współpracy, zwłaszcza w Sevilla było fajnie widać tych dwóch napastników wysoko ustawionych, którzy bardzo fajnie ze sobą współpracowali. W zależności od tego, co się na boisku działo, czy jeden schodził właśnie do grania, drugi wydłużał grę, właśnie robiąc tę mobilność, czy w przypadku, gdy piłka była po jakiejś tam stronie, jak mieliśmy w przypadku poprzedniej sytuacji, na jakiejś stronie, no to ten zawodnik schodził do grania, właśnie tworzył linię podania w pionie, a ten drugi właśnie tworzył jakąś szerokość, szukał przestrzeni w środku, schodził czasami w zależności od tego, co się działo. I właśnie między nimi też następowały rotacje, że jak ten schodził, no to ten szukał właśnie przestrzeni, żeby uciec obrońcom, żeby ich trochę gdzieś wyprowadzić w pole, żeby oni się przesunęli, on się nagle tutaj pojawia. No bardzo ciekawe zachowania, które właśnie nie były schematami, tylko były, nazwałbym to taką ekspresją, taką kreatywnością, twórczością tych zawodników, właśnie przez to, że oni się tym wszystkim tak bawili, tak podchodzili do tego w taki sposób właśnie twórczy, w taki sposób bardzo swobodny, starając się właśnie manewrować z tymi obrońcami, przestawiać ich sobie jak chcieli, doprowadzając do tego, że w momencie, w którym zespół broniący w danym momencie zagapił się i nie zwrócił uwagi na tego zawodnika, przegrywali szybko piłkę i ten zawodnik mógł z tego skorzystać. I znowu taka możliwość zarządzania zespołem, a właściwie takie funkcjonowanie zespołu na boisku jest możliwe,
tylko wtedy, gdy ten zawodnik właśnie nie czuje się przypisany do pozycji, jestem napastnikiem, jestem pomocnikiem, skrzydłowym, kimś tam jeszcze, tylko właśnie znajduje się na boisku i wykorzystuje przestrzeń, no bo jeżeli tutaj by jakiś gość znowu zbiegł, no to on by nie mógł tu stać przy nim, tylko by szukał gdzieś przestrzeni znowu, robiłby ruch w zależności od tego, jaka byłaby dynamika sytuacji, czy zawodnik by prowadził piłkę szybko, czy wolno, czy raczej byłby atak pozycyjny, no to on gdzieś te przestrzenie by atakował w zależności od tego, jakie byłoby tempo akcji. I znowu, sprawa kluczowa, umiejętność tego timingu, wejścia w wolną przestrzeń, zwolnienia tej przestrzeni, znalezienia sobie tej wolnej luki do wykorzystania jej w odpowiednim momencie, bo co z tego, że ja pobiegnę, jestem tutaj z kolegą, jesteśmy w miarę ok ustawieni, ale co z tego, jak my zrobimy ruch tutaj w tym kierunku, w momencie, w którym ten zawodnik, no właściwie piłkę prowadzi wolno, widzimy, że tempo akcji jest niskie i prawdopodobieństwo zaskoczenia przeciwnika naszym ruchem, no jest niewielkie, no bo co on przerzuci, da crossa, dośrodkowanie, gdzie zespół przeciwny zdąży się przesunąć, no bo ta piłka będzie w miarę wolno leciała, więc znowu umiejętność znalezienia sobie wolnej przestrzeni, umiejętność wykorzystania tej przestrzeni w odpowiednim czasie. To też w piłce siedmioosobowej jest kwestią ważną w nauczaniu zespołu właśnie tej holistycznej pracy, wyczucia momentu, wyczucia przestrzeni, wyczucia współpracy i tak dalej. I znowu podkreślam to, co mówiłem w poprzednim przykładzie, istotne jest to, że pracuje się w taki sposób w piłce pięcioosobowej i pewne rzeczy, pewne zachowania, pewne fundamenty się przekłada i jest o wiele łatwiej, ale tak jak mówiłem, można to sobie spokojnie rozwijać na bieżąco, chcąc właśnie ten zespół budować w sposób taki kreatywny, ale tak jak wspomniałem, tutaj kluczem jest to, żeby ci zawodnicy mieli możliwość właśnie takiej ekspresji. Też belgijski Związek Piłki Nożnej, to już kilka lat temu, ale myślę, że nadal to podtrzymują, właśnie mieli bardzo dużo relacji dwóch napastników, współpracy tych zawodników w sposób kreatywny z jakimiś tam założeniami, po to właśnie, żeby w piłce potem 9-11-osobowej, no oni nie byli tutaj statyczni, nie czekali tylko na moment, w którym ta piłka rzeczywiście jest w ich zasięgu i schodzili do grani i tak dalej, a ci czekali na to, że pójdzie dośrodkowanie, tylko właśnie, żeby utrudniali, cały czas obserwowali tych obrońców, żeby ta mobilność w piłce 9 i potem 11-osobowej między tą formacją obrońców, czwórki, czy właśnie ruch między dwóch środkowych, czy środkowego i bocznego, może wydłużenie gry, po to, żeby właśnie być przez chwilę na spalonym, żeby tego obrońcę trochę gdzieś tam wyciągnąć, bo niektórzy obrońcy pewnie zejdą, żeby tego napastnika kontrolować, co stworzy trochę większą głębię, trochę większą przestrzeń między formacjami, która pozwoli na to, żeby zespół mógł tam wykorzystać ją i nie wiem, podać, czy wykorzystać innego zawodnika, który w tą przestrzeń zbiegnie, czy poprowadzić tam piłkę, no różne rzeczy, które będą wynikały z mojego zachowania bez piłki. Dlatego ja tak zawsze mocno kładę nacisk i na tych szkoleniach mówię o tym układzie słonecznym, o tym, że te planety będące daleko od Słońca mają tak bardzo duże znaczenie, tak samo znaczenie całej tej konstelacji, w całym tym układzie, jak ci, którzy znajdują się najbliżej, ze względu na to, że to oni za chwilę być może będą najważniejszymi postaciami na boisku, ale też dzięki im i ich zachowaniu, ci zawodnicy, którzy są blisko, gdzie ta piłka jest w niewielkiej odległości, mogą sobie pozwolić na większy wachlarz możliwości, większy wachlarz zachowań, więc zwracajcie na to uwagę, bo ten zawodnik, no ktoś powie, no dobra, on teraz nie uczestniczy w akcji, no uczestniczy, to czy on będzie tutaj, czy będzie tutaj, czy będzie tutaj, czy będzie aktywnie gdzieś tego przeciwnika absorbował, będzie go tutaj starał się rozproszyć, no ma dla nas znaczenie, tak samo ten zawodnik, no też jest jakieś tam odległości, powiem, no nie, no on do piłki teraz nie dostanie, no nie, ale jeżeli grę wydłuży, ściągnie obrońców, może ich rozciągnie właśnie, albo gdzieś sprawi, że ten będzie bliżej, znowu zrobi gdzieś ruch, znowu gdzieś poszuka, zejdzie tutaj, ktoś powie, no dobra, to schodzę za nim, ten wykorzysta przestrzeń i wejdzie tutaj, no to wtedy tworzy się dla nas sytuacja, w której może za chwilkę ten prowadzący piłkę będzie mógł to wykorzystać i w jakiś sposób zagrozić bramce przeciwnika. Także no tu jest też kwestia kultury gry, gdzieś tam związanej z zrozumieniem i cierpliwością budowania akcji, no ale to jest kwestia, tak jak mówię, do pracy. No dobrze, dziękuję Bartek. Jakieś masz uwagi? Coś chciałbyś dodać? Coś dopowiedzieć? Coś może skomentować? Ja tylko takie mam przemyślenia swoje, bo też obecnie pracuję w Żaku Starszym, grupę przyjąłem od niedawna, od września i też już wchodzimy, mamy takie zalecenia, żeby wchodzić w tą piłkę siedmioosobową i też takie kluczowe rzeczy to tutaj praca nad świadomością chłopców, tak, czyli co robić, kiedy, dlaczego, po co, żeby oni rozumieli, dlaczego to robią, no i też tak jak wspomniałeś tutaj zarządzanie tą
przestrzenią, tak? Czyli w którym momencie, w którym miejscu na boisku wprowadzić piłkę, jaki zawodnik bez piłki, w którym miejscu na boisku ma zrobić ruch, żeby zwolnić tą przestrzeń, także no tutaj widzę takie duże gdzieś tam jeszcze rzeczy, które mogą poprawiać i tutaj cały czas trzeba ich uświadamiać i to trenować. Jasne. Co też ważne, no ja tutaj mówię stricte o tej części jednostki treningowej, która polega właśnie na zatrzymywaniu gry i zadawaniu pytań, ale budując całą jednostkę treningową, pamiętajmy o tym, że też mamy te środki treningowe, które rozwijają zawodników w ten sposób taki, jak ostatnio wspominałem, oddolny, czyli poprzez budowanie odpowiedniego środowiska, gdzie wymiary boiska, czy w ogóle konstrukcja boiska, czy to boisko właśnie jest wąskie, ale długie, albo szerokie i krótkie, albo w zależności od tego, ilu zawodników potrzebujemy w danej formacji, czy w danym zespole, możemy tym żonglować na przewagę albo niedowagę, w zależności od tego, co chcemy uwypuklić, to wtedy zawodnicy właśnie też mają możliwość doświadczenia tego w sposób taki ciągły, podczas gry, podczas własnej analizy i obserwacji. Troszkę mniejszej kompleksowości, mniejszej złożoności, bo nie w piłce 7 na 7 w formie, tylko załóżmy tam, no nie wiem, 4 na 3, 3 na 2, no w zależności od kategoria wiekowa i możliwości zespołu oczywiście i przestrzeń do wykorzystania, ale no to też ma im dawać właśnie to, że tutaj pojawia się ta informacja w sposób świadomy, oni tą sytuację analizują, sprawdzają, myślimy, dyskutujemy, jest jakaś tam wymiana zdań, burza mózgów, zawodnicy myślą, zgłaszają się, mówią, co oni widzą. Każdy z nich coś z tego wyciąga, analizuje, zastanawia się, o to ciekawe, o tego nie widziałem, o to w sumie w porządku, aha, no w sumie to też jest duże zagrożenie dla nas. Zbierałem te informacje po to, żeby potem w tych kolejnych jednostkach treningowych, w kolejnych środkach treningowych móc z tego korzystać. To też jest trochę taki, bym powiedział, paradoks jednostki, że nie oczekujemy, że w części końcowej wystąpi to, co robimy w części wstępnej, a ta część końcowa ma być jakby zaczątkiem do tego, co będą mogli zawodnicy doskonalić w kolejnych jednostkach, w innych formach, w innych środowiskach, w innych możliwościach, innych formułach, czyli właśnie w mniejszych grach, czy w jakichś fragmentach 2 na 1 i tak dalej, 3 na 2, które będą do czegoś dążyły, właśnie nakładając to wiedzą, która przed chwilą się, czy jakiś tam czas wcześniej pojawiła właśnie w sposób taki świadomy. Dlatego ja bardzo często podkreślam ten aspekt ciągłości procesu treningowego, nie analizowaniu i weryfikowaniu i ocenianiu zawodników na podstawie jednostki treningowej, czy w ogóle efektywności jednostki treningowej na podstawie realizacji założeń środków treningowych, bo to jest proces ciągły. To ma dawać zawodnikom jak największe pole do rozwoju właśnie jednostek, ich możliwości, ich świadomości, ich potencjału, żeby właśnie te jednostki treningowe były na tyle otwarte, na tyle uniwersalne w tych kategoriach wiekowych Żak i Ornik, żeby oni właśnie mogli jak najwięcej kontekstów różnych zachowań łapać, żeby oni byli właśnie wyposażeni w to, że to są takie umiejętności, to są takie fundamenty bardzo mocno wszechstronne, które pozwalają im właśnie w dalszych kategoriach dostosować się, zaadaptować do modelu, który tam sobie trener gdzieś założy z jakimiś tam zasadami, subzasadami i tak dalej, idąc tą periodyzację taktyczną. To się tak bardzo ładnie spina, bardzo ładnie nakłada w kolejnych etapach złożoności piłki 9-11-osobowej. Dlatego ja tak też zwracam uwagę na istotę pracy w kategoriach Żak i Orlik, już gdzieś tam z grupami, z którymi możemy pracować, czy to są kluby, no nie wiem, wysokiej selekcji, czy właśnie jakiś tam próg działań profesjonalnych, czy jest to grassroots, no to ten etap Żaka jest dla mnie etapem istotnym pod wieloma względami, ale właśnie pod tym, żeby dać im szansę na to, żeby oni tam mogli bardzo dużo doświadczać. O tym będziemy mówić w kolejnym miesiącu, gdzie znowu przejdziemy do piłki 5-osobowej, do tych sytuacji podstawowych, które budują tą świadomość związaną z fundamentami, po to, żeby właśnie w tych dalszych kategoriach no nie zaczynać od zera, nie zaczynać od tego, że ten zawodnik dopiero zaczyna łapać te podstawowe rzeczy, tylko już nakładamy mu pewne rzeczy na większą złożoność, ale no jemu jest łatwiej, no bo on już pewne rzeczy rozumie. Stąd właśnie ta moja uwaga w tej metodologii na tę piłkę 5-osobową, bo to jest fundament, to jest podstawa do tego, żeby iść dalej, no to jest tak jak mówię, z każdą inną umiejętnością, im wcześniej pewne rzeczy nabędziesz, będziesz mógł ją potem sobie doskonalić w
biegu twojej tam przygody z piłką nożną. Dobrze, dziękuję ci bardzo, Bartek, za współpracę, za udział tutaj w przykładzie. Przenosimy się. Dzięki, dzięki wielki, Bartek. Dokładnie, przenosimy się tutaj do dyskusji teraz ewentualnie i pytań osób, które nas oglądają. Mogą one dotyczyć tego, o czym była mowa, mogą dotyczyć one po prostu zadawania pytań bądź innych zagadnień treningowych, które chcielibyście poruszyć z Mateuszem. Możecie wykorzystać to, że jest teraz z nami i do waszej dyspozycji. Bartek, za chwilkę ciebie tutaj dodamy jeszcze, bo być może ty będziesz miał pytania, ja natomiast odczytam teraz jeszcze Maćka Rozmarynowskiego komentarz. Mati, jak wiadomo, znacie się, więc napisał od razu bezpośrednio. Warto dodać, że mimo trenowania w fundamentach zawodników przez 2 lata w kategorii żak, przejście do kategorii olik jest dla nich małym szokiem i w pierwszym roku powoduje mniej zachowań względem siebie. Dopiero w drugim roku kategorii orlik zmiennych tych występuje na podobnym poziomie co w grze 5x5. Tak, zdecydowanie. No, z Maciejem się bardzo dobrze znamy i serdecznie go pozdrawiam. I dziękuję. Bardzo dobry komentarz, rzeczywiście. Zresztą Maciej to jest też trener, który w Akademii Piłkarskiej Rejsa pracował też z rocznikiem 2009, ale akurat w Koninie, gdzie ja pracowałem w Poznaniu i często ze sobą rywalizowaliśmy w ramach różnych meczów, też bez pozycji, także to też jest człowiek z doświadczeniem, jeżeli chodzi o pracę bez pozycji i też pracował przez kategorię żaka, orlika i też chyba pierwszy rok młodzika, także jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak w 9-osobowej można pracować bez pozycji, proszę pytać Macieja, bo on się na tym dobrze zna i dużą wiedzę na ten temat też ma. Jak najbardziej, no, każde przejście do kategorii kolejnej jest dla zawodników pewnego rodzaju szokiem, rzeczywiście, w zależności od tego, jaki to jest poziom zespołu w kontekście czy wytrenowania, czy w kontekście gdzieś tam możliwości poznawczych i tak dalej, i selekcji, no bo wiadomo, że jeżeli zawodnicy są w jakiś sposób wyselekcjonowani, to ta dysproporcja w różnych aspektach jest mniejsza. Ale na pewno pewni niektórzy zawodnicy potrzebują zdecydowanie więcej czasu, żeby z pewnymi rzeczami sobie poradzić. Niektórzy łapią to szybciej, tak jak nawet w piłce 5-osobowej. Większość fundamentów są w stanie już załapać po kilku miesiącach, no a niektórzy potrzebują na to czasu nawet do kategorii orlika, żeby w ogóle wszystkie fundamenty zrozumieć i załapać. Także tym bardziej, jeżeli to jest brak pozycyjności i oni wchodzą jeszcze w tą piłkę 7-osobową, to dla niektórych rzeczywiście może być to szok i na pewno jest to dla nich trudne, ze względu na to, że jest tych zawodników więcej do działania, ale jakby patrząc z perspektywy ich rozwoju, to na pewno jest im po czasie łatwiej zrozumieć te zależności ze względu na to, że mają właśnie tę wiedzę, którą nabyli w piłce 5-osobowej, że mają już takie podłoże gdzieś tam tej świadomości i wiedzy, która pozwala im na to, żeby rzeczywiście mogli spokojnie z tych rzeczy, których my od nich wymagamy, spokojnie realizować, czyli właśnie ten brak pozycyjności, rotowania się na pozycjach, obserwacji, przede wszystkim przestrzeni, bo z tym też jest duży problem, bo jednak ta przestrzeń, w zależności od tego, na jakim boisku gramy, jeżeli ktoś gra na orliku, to jest trochę łatwiej, bo ta przestrzeń jest mniejsza, ale jeżeli to jest większe boisko pełnowymiarowe, mam na myśli część boiska pełnowymiarowego, no to rzeczywiście to boisko jest zdecydowanie większe. No i niektórzy zawodnicy mają problem z korzystaniem tej przestrzeni, ale dzięki temu, tak mi się wydaje, przejście do piłki 9-osobowej jest troszkę łatwiejsze, gdzie większość trenerów właśnie zwraca na to uwagę, że jest to dość trudny moment, że ta przestrzeń z orlika do boiska od 16 do 16 trochę bardziej kwadratowe niż prostokątne jest dla nich dużym przeskokiem. Tu natomiast wydaje mi się, że taki zawodnik pracujący bez pozycji w 7-osobowej w 9 radzi sobie łatwiej, zresztą też patrząc na zespół czy nasz Akademii Poznański czy Macieja w Koninie, fajnie ci chłopacy sobie w tej piłce 9-osobowej radzili i łatwiej było im z tej przestrzeni korzystać, bo już mieli takie doświadczenie 4-letnie, że wiedzieli, w jaki sposób można na pewne rzeczy realizować. Dobrze, czy coś jeszcze mamy? Nie mamy więcej pytań, ale dołączył do nas jeszcze tutaj Oskar Śliwiński. Oskar, dodamy ciebie tutaj, jak możesz, to włącz sobie mikrofon. Cześć, Oskar. Masz jakieś pytania, a może chciałbyś rozwiązać ty kolejną zagadkę? Zdecydowanie, jeżeli jest taka możliwość, to chętnie bym się sprawdził. Mati, masz coś przygotowanego, czy bierzemy Oskara na następny?
Na dobrą minę mnie wrzuciłeś, panie prowadzący, bo więcej przykładów nie mam na ten moment. No to zakrępujemy po prostu Oskara już na 21 marca, bo ustaliliśmy sobie już kolejnego live'a związanego z ukierunkowanym coachingiem, także wszyscy, którzy nas oglądają 21 marca, 21 zapisują. I Oskara już mamy przybitego na tego live'a. Zapisane. Tak jest, a jeżeli ktoś z Was chciałby jeszcze właśnie się sprawdzić i zaklepać sobie miejsce, tak jak Oskar teraz to zrobił przed chwilą, to może do nas pisać bezpośrednio na Facebooku albo do mnie, albo na konto ekstratrenerowe, albo dorastanie w grze i my będziemy sobie to odnotowywać i już wcześniej Was o tym informować, żebyśmy technicznie wszystko sobie dograli. Rozumiem, że Oskar, nie masz żadnych pytań. Nie, nastawiłem się w sumie na pytania w toku jakby, dobrze. Ale jak mi się coś przypomni, to na pewno napiszę w komentarzu. Super, super. Myślę bardzo, że jesteś chętny na takie rzeczy. Na przyszłość przygotuję więcej przykładów już tutaj, żeby nie było takiej sytuacji, że są chętni, a prowadzący jest tutaj nieprzygotowany, także okej, dobra. Fajnie, bardzo mnie to cieszy, że jesteś, Oskar, już chętny. Chyba, że będziesz wolał piłkę siedmioosobową, no to też nie ma problemu, będziesz mógł sobie wtedy poczekać na kwiecień, to wtedy wrócimy do siedmioosobowej, bo za miesiąc jesteśmy w piłce pięcioosobowej, a może będziesz chciał być i w pięcio, i w siedmiu, zapraszamy. To jest jak najbardziej, jeżeli chcecie, jeżeli będzie więcej chętnych osób, no to będziemy tutaj więcej przykładów robić, żeby tutaj jak najwięcej osób skorzystało, no bo po to to jest, żebyście mogli właśnie z tego korzystać, sprawdzać się, weryfikować, zadawać pytania i tak dalej, po to jest ten cykl, no jeszcze chwilę jeszcze będzie trwał, także zachęcamy do tego, żeby właśnie z tych możliwości korzystać. Dokładnie tak. No dobra, Oskar, to dajemy Ciebie tutaj w tło. Możesz oczywiście sobie oglądać, a teraz wyświetlimy jeszcze jeden komentarz Krzysztofa Wodzyńskiego. Opozycyjność. Rzek starszy, grupa na poziomie grassroots. Od grudnia dostajemy zaproszenia na grę 7x7. Czy nie za szybko chcemy wprowadzać w grę o większej złożoności? Może to kwestia poziomu danej grupy, a pozycyjność w Orliku, ustawienie wyjściowe według ustalonego systemu, a następnie swoboda na boisku w ramach zespołowej odpowiedzialności? Dobrze, super pytanie. Bardzo mnie cieszy, że się pojawiają pytania, bo to znaczy, że jesteście, jest to aktywnie. Co do tego zaproszenia na grudzień, jeżeli chodzi o piłkę siedmiosobową, to tak jak tutaj wspomniałeś, rzeczywiście dużo zależy od poziomu zespołu. Ja nie jestem takim zwolennikiem przyspieszania tego, chociaż my w Akademii Rejsa w tych grupach wyselekcjonowanych naszych reprezentacyjnych w Poznaniu tak robiliśmy, że już ten druga runda starszej kategorii, czyli właśnie Żak starszy czy Orlik starszy, już graliśmy w tej większej formule, natomiast jednostki treningowe odbywały się nadal w tej grze docelowej na daną kategorię, czyli jeżeli to był Żak, to piłka pięcioosobowa. Od czasu do czasu grę kończyliśmy po prostu grą 7x7, ale jakoś tutaj specjalnie się na to nie nastawialiśmy, chociaż no tak jak mówię, gry kontrolne się już w tej formule pojawiały. Ja patrząc z perspektywy czasu byłbym zwolennikiem tego, żeby jednak utrzymać tą proporcję gry piłki pięcioosobowej od czasu do czasu, może raz w miesiącu, bo chyba też potem taką zasadę mieliśmy, że raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, czy na półtora, w zależności od intensywności, możliwości waszych, taką grę sobie zagrać, żeby sprawdzić, jak zespół funkcjonuje, żeby ich w jakimś stopniu do tego przygotować, ale w przypadku, jeżeli po prostu chcecie sobie co jakiś czas też w treningu to zrobić, no bo jeżeli nie trenujecie w taki sposób i chcecie tylko zagrać, no to też nie wiem, czy to jest to potrzebne, a wplatanie tego raz na jakiś czas w trening to też nie jest jakąś rzeczą złą, ale tak jak mówię, skupiałbym się tu przede wszystkim na tej piłce pięcioosobowej, dalej rozwijaniu tych fundamentów w tej formule gry, czyli właśnie na tej takiej bazie, bo ta baza jest bardzo ważna. Zaraz będziemy właśnie, tak jak napisałeś, spieszyć się do tego, żeby iść coraz większą złożoność, a będzie brakowało tych podstaw, zwłaszcza jeżeli tu masz poziom grassroots, to na pewno masz zespół mocno zróżnicowany pod względem
poziomu świadomości i właśnie też możliwości poznawczych, więc żeby ci zawodnicy, którzy pewne rzeczy wolniej łapią, a być może jeszcze są egocentrykami, żeby oni też nie stracili tej szansy na to, żeby sobie przez te pół roku, no bo to jednak jest cała runda, popracować w tej piłce pięcioosobowej na spokojnie, żeby w ogóle no, stracili szansę rywalizacji z innymi zespołami też w piłce pięcioosobowej. Raczej zostałbym przy tym, żeby tę piłkę pięcioosobową dalej jakby tutaj utrzymywać, a ta siedmioosobowa co jakiś czas, ale naprawdę z niedużą częstotliwością jako taki dodatek, żeby sobie sprawdzić, jak ten zespół sobie w tej grze radzi, ale no też już raczej w formie takiego meczu kontrolnego, żadnych turniejów, żadnych innych rzeczy, bo to strata czasu, bo to tyle tych meczów niepotrzebnych, czekania i tak dalej, raczej jakiś mecz kontrolny i już, a skupiać się na tej piłce pięcioosobowej. I druga kwestia, pozycyjność w Orliku, ustawienie wyjściowe według ustalonego systemu na stopie swoboda. No tak, założenie jest takie, że no, w moim przypadku jest to ustawienie 1, czyli bramkarz, 3, 1, 2, czyli jakby tych trzech obrońców, jeden środkowy i dwóch napastników. Może pokażę na rycinie, będzie łatwiej. Duży ekran. Hops, hops, dobrze. Wyjściowe jest no zazwyczaj takie. Ok. Zostawmy obrońców. Ok. Tak, no przy założeniu, że to jest zespół atakujący, przy założeniu, że w zależności od tego, jak zespół przeciwny wychodzi, czy wychodzi właśnie w ustawieniu 2-3-1, 2-3-1 z tym zawodnikiem, czy z przodu, czy niżej, no, w zależności, czy presują wysoko każdy do naszego zawodnika, czy nie, no to oni muszą sobie jakoś z tym otwarciem gry poradzić. Czy zejdzie dwóch zawodników niżej, czy ten środkowy zejdzie do grania, ci wyjdą wyżej, ten do niego zejdzie, zagrają tu. No różnie, tu już zostawiam, już tak jak napisałeś, swobodzie zawodników, ale chcemy jakby to ustawienie 1-3-1-2, to też nie jest jakieś takie sztywne i musimy mieć tych zawodników zawsze w taki sposób ustawiony. Ja też to analizowałem na podstawie tych materiałów wideo, które sobie przeglądałem z różnych zespołów takich wiodących, no to właśnie to wydało mi się najbardziej takie kreatywne, mniej sztywne niż to 1-2-3-1, gdzie ta dwójka obrońców jest taka mocno przywiązana do pozycji i trudno jest ich ruszyć. W przypadku, gdy mamy jednego zawodnika, no to on jest jakby dla nas kwestią jedności w każdym przypadku, czy defensywnej, czy ofensywnej, a reszta zawodników jest bardziej tutaj, bym powiedział, swobodna, no bo ci zawodnicy, no po prostu mamy założenie na podstawie fundamentów gry, bo to ustawienie wynika właśnie z organizacji zespołu na bazie fundamentów, no bo zwróćcie uwagę, ten zawodnik w zależności, gdzie będzie piłka, no to chociażby tutaj, no to on będzie tworzył jedność, ci zawodnicy dla nas będą tworzyć przestrzeń, któryś z tych zawodników zejdzie niżej, będzie tworzył ofensywną asekurację, a ten zawodnik pewnie gdzieś będzie szukał mobilności, no, a zawodnik z piłką wiadomość będzie wykonywał postęp. No gdzie przy założeniu wystarczy nam jeden zawodnik do jedności, gdy piłka przejdzie na drugą stronę, no i ten zawodnik zejdzie tutaj, ten wydłuży grę, ten zejdzie tutaj, to będziemy też mieli czy na mobilność, czy przestrzeń, tu będziemy szukać mobilności, tu będziemy mieli jedność, no bo to będzie ta nasza bezpieczna wyspa po drugiej stronie piłki, przepraszam, po drugiej stronie boiska, gdzie zawsze ten zawodnik będzie szukał wolnej przestrzeni, żeby z tej przestrzeni skorzystać. No to są rzeczy dla nas, jako dla zespołu istotne, żeby mieć organizację na boisku taką, żebyśmy mogli po prostu kontrolować to, co się na boisku dzieje. No i właśnie takie ustawienie zespołu nam to daje. I tak jak mówiłem, daje też pewnego rodzaju kreatywność, gdzie ci zawodnicy mogą się na pozycjach zmieniać, szukać możliwości zagrania, działania itd., itd. No jedynie ten zawodnik, który jest jako ostatni, ale oczywiście przy założeniu takim, że w kolejnej sytuacji, gdyby nastała taka sytuacja, że bramkarz gra od bramki i oni gdzieś wyszli wyżej, no i to był ten zawodnik, do którego była piłka grana, był jako ostatni, ale no nie wiem, gdzieś zrobił ruch, dostał piłkę, wyprowadził i poszedł z tą piłką do przodu, no to wiadomo, nie ma tak, że wszyscy biegną do przodu, tylko któryś z tych zawodników albo ten, w zależności co się wydarzy, nie ma też zasady, że musi konkretny zawodnik zostać, z dwóch środkowych to zawsze jeden, no nie, albo zostanie boczny, albo ten, no gdzieś tej przestrzeni będą szukać, no zostanie inny zawodnik, siłą rzeczy, tak, znowu będzie jakaś inna akcja, znowu ktoś inny zostanie, znowu
się okaże, że ten, który był napastnikiem, teraz szedł tutaj, a ten jest napastnikiem gdzieś tam wydłużającym grę, ten był z lewej, zaraz się okaże, że z prawej, a ten poszedł tu, no różnie. To już jest dynamika gry i wykorzystania przestrzeni, fundamentów, czyli asekuracji, jedności, przestrzeni i tak dalej, więc to zostawiamy zawodnikom, tutaj gdzieś ta struktura jest taką strukturą, bym powiedział, ułatwiającą rozumienie fundamentów, ale nie jest tak, że stricte oni tu muszą być w jakichś tam odległościach i tak dalej. No nie, to już jest kwestia bardzo, bardzo otwarta. No to dodajemy jeszcze Bartka. Mam nadzieję, że ta odpowiedź usatysfakcjonowała Krzyśka. A tymczasem Bartek, zostawiam Tobie głos. Okej, okay, Mati, ja mam jeszcze pytanie do tego ustawienia właśnie 1-3-1-2. Mm-hmm. Mówiłeś, że obserwowałeś najlepsze topowe drużyny grające w tym ustawieniu europejskiej. Mam takie pytanie właśnie, jak przełożyć to w praktyce do nauczania dzieciaków właśnie. Chodzi mi o współpracę tutaj tej dwójki napastników, tak? Czy głównie przez zadawanie pytań, uświadomianie ich, bo wiadomo, jak powiemy, gramy dwoma napastnikami, to oni się ustawią gdzieś tam wysoko we dwóch obok siebie i najpewniej nie będzie, jeden nie będzie gdzieś tam obniżał, nie będzie schodził, a ten drugi nie będzie uzupełniał ich przestrzeń. Także w jaki sposób byś to zaczął z nimi? Od czego? No, no, dobre pytanie, ale no, tak jak mówiłem przy tym przykładzie właśnie twoim, że to jest kwestia zadawania pytań i pozostawienia zawodnikom takiej sfery kreatywności, gdzie oni właśnie szukają rozwiązań. No i kluczem jest to, żeby właśnie pokazywać im, że ta relacja to nie jest właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałem, nic takiego sztywnego, tylko to jest właśnie takie płynne, gdzie on jest napastnikiem, ale za chwilę tym napastnikiem przestanie być, no bo ta przestrzeń się stworzyła na innej stronie boiska na przykład, no i schodzi do grania, tak? No mieliśmy zawsze takie założenie, że chcemy mieć dla tego zawodnika z piłką jak najwięcej opcji. Jeszcze raz wrócę do tej ryciny, którą tutaj mam. I chociażby na przykładzie tych dwóch zawodników, którzy na przykład tutaj są napastnikami, no to chcemy dla tego zawodnika z piłką, że pełen ekran. Że jeżeli jest tutaj zawodnik z piłką, no to na pewno będziemy chcieli jakiegoś zawodnika, który jest w miarę możliwości szeroko, wiadomo, jak obrońcy gdzieś wrócą. No to chcemy, żeby była gdzieś ta szerokość boiska, żeby utrudniać bronienie, żeby była ta możliwość zagrania piłki może prostopadłej, żeby było też możliwość utrudniania pracy przeciwnikowi, czyli wydłużanie drugiej przestrzeni, czyli tej dalszej od zawodnika z piłką, czyli właśnie gdzieś o tutaj. No to jest robota dla tego drugiego zawodnika, no i ten zawodnik, nie wiem, może zejście do asekuracji, może znowu wykorzystania szerokości boiska, może ten zejdzie niżej, może wtedy ten zejdzie tutaj, może ten pójdzie tutaj, no to ma być dla nich na tyle płynne, żebyśmy zwrócili przede wszystkim uwagę na to, że to nie jest tak właśnie, że oni są tutaj i pracują tylko gdzieś tutaj na linii spalonego, przy ostatnim obrońcy i tak dalej. To ma być dla nich właśnie, tak jak mówiłem, na podstawie tych materiałów wideo, które oglądałem, ma być to dla nich taka twórcza praca, w której mają za zadanie wymanewrować obrońców, wyprowadzić w pole, żeby stworzyć sobie jako zespołowi przestrzeń na to, żeby stworzyć sytuację do zdobycia bramki, żeby ułatwić sobie to właśnie zdobywanie przestrzeni i tak dalej. No ale tak jak mówiłem, to wynika z fundamentów, czy stworzenia linii podania, czy wydłużania gry, czy właśnie ruchu za plecy ostatniego obrońcy, jako mobilność. No to są takie rzeczy, które właśnie poprzez zatrzymywanie różne konteksty, różne sytuacje, no będziemy sobie gdzieś tam nabudowywać. I to jest naturalna sprawa, że oni z czasem, widząc różne rozwiązania, będą z nich korzystać. Jedni szybciej, drudzy wolniej, jedni większy wachlarz, inni mniejszy, będą się na początku pewnie skupiać na jednym, dwóch, ale potem z czasem, jak nabędą trochę pewności siebie i trochę takiej swobody, no to zaczną się między sobą właśnie w taki sposób częstszy, różnorodny wymieniać. I to jest moim zdaniem ta droga, którą ja zweryfikowałem, która rzeczywiście przyniosła efekt w postaci tego, że oni rzeczywiście fajnie się na tych pozycjach rotowali, zmieniali, tę przestrzeń wykorzystywali. Tylko właśnie pamiętaj o tym, żeby nie pozycjonować ich stricte, mówić słuchajcie, oczekujemy, że będzie tu, tak zawodnicy i tak dalej ustawieni w tym dokładnie miejscu, tylko zaznaczamy, tak, że chcemy zawodnika właśnie takiego, który jest
ustawiony wysoko, ale jednocześnie jak piłka jest blisko niego, to jest w stanie zawodnikowi dać jakąś możliwość zagrania, w jaki sposób i tak dalej, oczywiście poprzez pytania. Innego zawodnika, który właśnie chcemy, żeby po drugiej stronie gdzieś wydłużał, a jak jest potrzeba, bo nie wiem, przeciwnik zejdzie nisko, no to do tego, żeby w razie straty też pomóc, czy coś takiego zadziałać, a ten drugi zawodnik, który jest szeroko, no właśnie, żeby z tej szerokości i utrudniania pracy zawodnikowi, zespołowi przeciwnemu działał. No także tak to wygląda, no. I nie mam jakichś tam środków treningowych, które mają to określać, bo tak jak mówiłem, raczej zszedłbym w mniejszej strukturze gry, w mniejszej złożoności do gry 4-3, no i takie sytuacje, gdzie ci zawodnicy na pozycjach będą się rotować, też się będą pojawiały. Możesz zrobić sytuację 5-3 i wtedy będziesz miał tych zawodników, którzy się znajdują tutaj na połowie przeciwnika, bez chociażby tego zawodnika tworzącego jedność, trzech obrońców, którzy będą musieli się jakoś tutaj względem siebie ustawiać, w zależności od tego, gdzie przeciwnik będzie grał, zamykać przestrzenie i tak dalej, po to, żeby ich właśnie wymanewrować i będą mieli tam ileś, nie wiem, czasu, ileś piłek, ileś możliwości do tego, żeby tą sytuację rozwiązać i będą się zmieniać. I poprzez sytuację będą próbowali właśnie sobie z tym jakoś poradzić, szukać nowych rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Nie zamykałbym się w jednostkę treningową pod tytułem współpraca dwójki napastników w piłce siedmioosobowej, ze względu na to, że uważam, że to powinno być, tak jak mówię, dla nich mocno uniwersalne, żeby oni rozumieli to jako całość, a nie relacje tylko dwóch zawodników, no bo to jest współpraca napastnika z napastnikiem, napastnika z środkowym pomocnikiem, napastnika gdzieś tam jeszcze, nie wiem, jakby go nazwać, wahadłowym czy skrzydłowym, no i tak dalej, i tak dalej. No więc musiałbym każdy temat przerobić, zwrócić uwagę na jakieś tam rzeczy, a mogę po prostu zarządzać przestrzenią i dawać im takie informacje, które oni będą mogli sobie spokojnie nabywać, rozwijać, każdy w swoim tempie i nie będę miał obaw, że no nie wiem, ktoś tego nie zrozumiał w danej jednostce treningowej, nie przepracował albo był nieobecny albo coś, nagle go ten temat omija, no i aż do tego tematu nie wrócę przez najbliższy czas i on tego nie będzie rozumiał. Tu zresztą też nauka o tym wskazuje, jeżeli chodzi o proces uczenia się. Tu kluczowa jest systematyczność bodźcowania pewnymi informacjami, pewnymi impulsami, właśnie to ma to tworzyć, ta sytuacja boiskowa, w której zamrażasz grę i dajesz im szansę na szukanie rozwiązań. One nigdy nie będą bliźniacze, identycznie rozwiązane, mają po prostu budować w nich poczucie tego, że piłka nożna to jest gra wymagająca ode mnie ciągłej obserwacji, adaptacji i poszukiwania najlepszej sytuacji w danym momencie, a nie najlepszej sytuacji czy najlepszego zachowania, które gdzieś tam sobie zaplanowaliśmy, że tak trzeba się zachować. Po prostu muszę się na tyle dostosować, im lepiej się dostosuję, im lepiej się zachowam, no to tym dla naszego zespołu korzystniej. Po prostu w taki sposób ja działam, w taki sposób gdzieś ta metodologia, którą wdrażaliśmy w Akademii, funkcjonowała, że ci zawodnicy mieli dużo swobody, mogli z tego korzystać, no i na tym bazowaliśmy, żeby właśnie ich rozwijać. Znów, mając na uwadze to, że to nie będzie efekt o taki dwóch jednostek treningowych, czy dwóch tygodni pracy i powiesz, o, wszyscy już ogarnęli, jest i jesteśmy w domu, bo możemy iść dalej, wszyscy są zadowoleni, koordynator gratuluje, brawo, zrobiliście relację napastnik, idziemy dalej. Co tam mamy w planie, na przykład tam coś innego. No nie, no bo to będzie wymagało czasu, tak jak wspomniałem, nie wiem, Paweł ogarnie dwa treningi, a ja ogarnę dwa miesiące, a ktoś jeszcze inny nie ogarnie przez pół sezonu, ale to nic, no bo to jest dla niego czas na to, żeby rozumiał grę jako całość, żeby uczył się tych właśnie rzeczy, na które my zwracamy przede wszystkim uwagę, na tej teorii, tej samodeterminacji, o której wspominam, czyli tego, że chcemy tego zawodnika autonomicznego. Jeżeli chcesz zawodnika autonomicznego, to musisz pracować w modelu takim, który tą autonomię mu zostawia, czyli w takim modelu, który pozwala mu właśnie na popełnianie mnóstwo błędów, na poszukiwaniu, na wyciąganiu wniosków, a ty jesteś tam po to, żeby mu powiedzieć, nie wyszło ci 335, to spróbuj 336, może ci się uda, a jak ci nie uda, no to trudno, spróbujesz dalej, no bo tak powinien wyglądać proces rozwoju zawodnika w tych kategoriach wiekowych. Moim zdaniem, oczywiście, ktoś może mieć inne zdanie, ale to jest moje zdanie na bazie tego, czego ja się uczę przez te wszystkie lata i w praktyce, i w teorii, po to, żeby właśnie móc oczekiwać od zawodnika w kategorii, nie wiem,
trampkarza, że on pewne rzeczy już rozumie, na pewnym poziomie funkcjonuje w działaniach techniczno-taktycznych, taktyczno-technicznych, jakichkolwiek innych. No i on już jest wyposażony w takie rzeczy, że możemy rozwijać jego potencjał indywidualny. No tak to też dzieje się w Benfice, gdzie oni już w tym Seychelles, gdzie ci chłopacy od 13 roku życia w górę są maksymalizowani w tym swoim potencjale, który mają. Ale żeby maksymalizować potencjał tego gościa, no to on musi nabyć bazę, która pozwoli mu właśnie na to, żeby móc ten swój potencjał jeszcze bardziej wycisnąć i rozwinąć. Jeżeli tej bazy nie ma w wielu zakresach, no to wracanie się do jakiegoś tam abecadła jest dla niego też trudne. Bartek, spodziewałeś się tak obszernej odpowiedzi? Nie spodziewałem się, ale jestem ukontentowany. Bardzo dziękuję. Dobrze, bardzo się cieszę. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo fajne pytanie. Mamy coś jeszcze, Paweł? Nie mamy nic już więcej. Mamy jeszcze tutaj projekt Równa Piłka napisał. Bez rozumienia gry zawodnik nie będzie kreatywnie myślał. Dokładnie, no to jakby jest podstawą, żeby zawodnik mógł kreatywnie myśleć, to musi mieć otwartą głowę, żeby mieć otwartą głowę, to musi rozumieć, co się dookoła niego dzieje i mieć możliwość w ogóle obserwacji. To jest klucz, nie? Żeby wiedział, co widzieć w ogóle, czy jest różnica między widzeniem a obserwacją, że wiem, postrzeganiem, tą percepcją, czyli patrzę i jednocześnie wiem, co widzę, i jestem w stanie na podstawie tego, co widzę, wyciągnąć jakieś wnioski i podjąć jakieś działania. To jest takie na dłuższą rozmowę, ale no tak to wygląda w kontekście rozwoju zawodnika. Mamy jednak jeszcze komentarz, właśnie przed chwilą napisał Patryk Chabowski, ale jest on tak długi, że nawet nam się tutaj w całości nie mieści, więc ja tylko wyświetlę go, jego fragment i za chwilkę doczytam. Witam Mati, dobrze Cię widzieć. Dużo opowiadasz o różnorodności działań w fundamentach gry i uświadamianiu dotyczącej współpracy względem ich rozumienia. Czy nie uważasz, że taka mnogość informacji może spowodować w tym małym mózgu dziecka zbyt duży kłopot w postaci, co tak naprawdę ma na boisku robić? Być może warto usystematyzować informacje dotyczące działań w fundamentach i być może modelu gry od najłatwiejszych do realizacji do najtrudniejszych i je dawkować po kolei, ale nie zamykać, by nauka przebiegła łatwiej i sprawniej, szybciej osiągnąć efekt świadomości taktycznej, niż w chaosie poruszać każdy fundament gry w każdej jednostce treningowej i w efekcie nie zrealizować konkretnie żadnego działania. Pozdrawiam. Okej, okay. No ja właśnie nie widzę tej końcówki. Tej dalszej cięgi. Bardzo serdecznie pozdrawiam Patryka Chabowskiego. To jest człowiek, który był ze mną w Portugalii też przez te pół roku, także zna temat i wiele dyskusji na ten temat też odbyliśmy. Bardzo mi miło, że jest tutaj i poświęca swój czas, bo to też bardzo dobry trener i na pewno ceni swój czas i prywatny i zawodowy. Bardzo mi miło, dziękuję, że jesteś. Odnośnie Twojego komentarza, no i jakby dróg dojścia do celu jest wiele i dobrze o tym wiemy. I wiem, że właśnie Twój model pracy opiera się trochę na tym, żeby pewne rzeczy usystematyzować i wdrażać w jakimś tam założeniu, nie zamykając tego. No i podobnie też pracuje Odra Opole, która no właśnie gdzieś tam w naszej współpracy doszła do wniosku, że ten początkowy chaos dla nich może być zbyt trudny zarówno i dla trenerów, i dla zawodników, żeby wdrażać to od początku do końca, więc pewne rzeczy sobie usystematyzowali i pewne fundamenty wdrażają w tych pierwszych środkach treningowych jednostki, gdzie na końcu w grze starają się być na tyle otwarci, na ile mogą w zadawaniu pytań. To też jest dobra droga, ja jej nie neguję i nie uważam, że to, co ja tu mówię, jest jedyne i słuszne i objawione i trzeba tak robić, bo to recepta na sukces. Natomiast uważam też, że to nie jest tak, że dziecko będzie przebodźcowane i ten mózg mały nie pojmie tego wszystkiego. Raczej będzie wymagało to po prostu więcej czasu i to będzie wymagało przede wszystkim adaptacji do tego chaosu, tak jak nazwałeś, że trochę jednostek treningowych minie, trochę czasu minie, zanim ta gra w ogóle jakąkolwiek strukturę przyjmie, zanim zawodnicy w ogóle zaczną widzieć cokolwiek więcej, bo będą musieli się zmierzyć z tym, że tych bodźców będzie dość dużo. Ja to zawsze przyrównuję właśnie do nauki języka za granicą, gdzie na początku właściwie nic nie rozumiesz, że są to dla ciebie jakieś nieznane dźwięki, a z czasem zaczynasz coraz więcej rozumieć, zaczynasz łapać kontekst, w którym dane słowa się pojawiają, pomimo że tego słowa nawet
w 100% nie rozumiesz, ale wiesz, że może oznaczać coś ze względu na to, że jest używane w konkretnym kontekście. I ten sposób nauki daje ci taką pewną naturalność w rozumieniu tego, co się w języku dzieje. Tak samo jest w piłce nożnej. Jakiejkolwiek umiejętności, która jest właśnie na takim najwyższym poziomie koordynacji, gdzie masz ograniczony czas i przestrzeń, gdzie tych bodźców i mnogości zmian jest dużo, to przede wszystkim musisz właśnie zawodnika zaadaptować do chaosu i to znowu jest kwestią trenera i tych osób, które tam wyżej tam zarządzają, że nie cisną trenera, słuchaj, nie, no ty pół roku trenujesz, a tutaj nie zrealizowałeś tego i tego fundamentu, albo ten i ten i ten na razie to potrafi, a reszta jeszcze nie. No bo to jest właśnie ten czas dla nich w żaku na to, żeby przez ten rok, dwa mogli spokojnie sobie tych fundamentów dotknąć, żeby mogli zobaczyć, że te sytuacje są różne, że one się od siebie różnią, pomimo że dotyczą podobnego fundamentu, my tego fundamentu nie nazywamy tam, nie wiem, jednością, przestrzenią i tak dalej, ale dajemy mu szansę na doświadczanie i właśnie to jest moim zdaniem kluczowe przygotowanie zawodnika do tego, że on z tą mnogością bodźców w starszych kategoriach jest sobie w stanie łatwiej poradzić, pomimo że ich jest coraz więcej, no bo zwiększa się liczba zawodników, zwiększa się boisko, przestrzeń do obserwacji i tak dalej, no ale on przygotowany już od tej kategorii żaka, no jest w stanie sobie z tym wszystkim poradzić, bo trener ma jakieś takie konkretne założenia, a on jest w stanie je zrealizować. To jest też ważne właśnie w przypadku, gdy zawodnik wcześniej w taki sposób nie pracuje i nagle dostaje jakiś tam zestaw zasad, które on musi opanować, którymi musi się posługiwać na boisku, a wcześniej nad tym nie pracował. To jest znów kwestia też tej psychologii poznawczej, tego profesora Nęcki, który mówi o tej koncentracji. Ja też już o tym chyba ostatnio w odcinku wspominałem, że on mówi o tym, że to jest tak jak każdy inny mięsień. Umiejętność koncentracji to jest umiejętność, którą można pracować, nad którą można systematycznie pracować i ją poszerzać. Jest to umiejętność nieograniczona w żaden sposób, żadną jednostką, nie wiem, motoryczną czy jakąkolwiek, czy która ma jakiś zasób pojemności, no jest to umiejętność, którą możemy rozwijać no, bez jakiejś tam granicy, więc to jest dobra wiadomość dla nas, ale wymaga na pewno systematyczności, wymaga na pewno dużo czasu, żeby zawodnik właśnie mógł sobie z tymi wszystkimi bodźcami i rzeczami poradzić. Po to jest też to zatrzymywanie gry i zadawanie pytań, żeby ta koncentracja mogła się skupić w danym momencie, na danej sytuacji, na danym aspekcie, na który chcemy my jako trenerzy zwrócić uwagę. Bo to jest ta różnica między nauczaniem gry czy nauczaniem jakichś tam zasad i działań tylko w warunkach meczowych, bez zatrzymywania gry, no to wtedy ten zawodnik nie ma możliwości skupienia się na danym jednym momencie, no bo gra cały czas się toczy. No i on czasami no nie jest w stanie wyłapać tego, co się tam w ogóle wydarzyło, dlaczego straciliśmy piłkę, dlaczego zdobyliśmy bramkę, dlaczego straciliśmy bramkę i tak dalej. Więc te zatrzymania, zamrożenia są pewnego rodzaju, no nie wiem jak to nazwać, nie uwypukleniem, ale detalem, na który jako fundament jakichś tam konkretnych działaniach, na których chcemy w danym momencie zwrócić uwagę i koncentrację i skupienie zawodników. I oni grają, nie wiem, 7 minut, nagle jest stop, no i ta sytuacja jest dla nich łatwiejsza, no bo jest sytuacja zamrożona, nikt się nie rusza, nikt nie biega, można się rozejrzeć, można popatrzeć, co się dookoła dzieje, no i wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie tego, co powiedział kolega, o co zapytał trener, ja sobie też sam w głowie myślę, co ja mógłbym odpowiedzieć, co ja myślę o tej sytuacji, no i też się w jakiś sposób dzięki temu pośrednio uczyć i rozwijać, żeby znów w kolejnych sytuacjach znowu gra przyspieszy i być znowu nie ogarnę, ale za 5, 7, 10 razem no, zrozumiem, że tak sytuacja wyglądała i tak dalej, nabędę doświadczenia i sobie z tym poradzę i powiem sobie, o super, udało mi się na przykład, tak? No bo znowu wracam do teorii samodeterminacji, gdzie podstawą jest motywacja wewnętrzna, czyli nie to, że trener powiedział, o nie, no brawo, Mateusz, super, dwa razy zrealizowałeś cel jednostki, to jest to, na czym mi zależy i tak dalej, ciśnij jeszcze bardziej, ciśniesz tylko w jedną rzecz, tylko rozwijasz siebie sam, bo tobie zależy na tym, żeby stawać się coraz lepszym zawodnikiem. Ale nie mówię, że motywacja zewnętrzna jest zła i że jak ktoś mówi, bije brawo i mówi super, brawo, dobrze zrobiłeś, no to też jest dobre, jeżeli zakładasz w swojej pracy, w swojej teorii, w swojej metodologii, że
takim oddziaływaniem chcesz rozwijać zawodnika. Ale ja w swojej metodologii, w swojej pracy chcę działać na zawodnika troszkę w inny sposób, właśnie w ten taki holistyczny, właśnie w ten związany z samodeterminacją, gdzie dla mnie pochwała, czy gdzieś tam wskazówka dla zawodnika w postaci takiego bodźca, no nie jest potrzebna, bo chcę, żeby on sam to czuł, żeby on sam się rozwijał, żeby rozwijał tą samą organizację i samą regulację. Tyle. Bardzo dziękuję za komentarz. To jeszcze Patryk dodał, co do tego, co powiedziałeś na przykładzie nauki języka, też uwielbiam to połączenie. Dobrze opisuje to zagadnienie pojęcia bodajże imersja, czyli zanurzenie w środowisku nauki, by móc ostatecznie wypłynąć i się nauczyć. Ja jednak preferuję submersję, czyli zanurzenie w środowisku bardziej sprzyjającym do połowy, by móc łatwiej utrzymać się na wodzie. Jeszcze raz pozdrowienia, dzięki. Zgadza się, tak, tak, to Radek Kotarski, nie wiem, czy on tam włam się do mózgu, czy gdzieś, tak jest. Też o tym mówi, o tej imersji i submersji. Zgadzam się, ale dla mnie submersją jest właśnie to, że ten zawodnik gra w piłce 5-5, a nie w 11-11. Dla mnie imersją, czyli pełnym zanurzeniem byłoby to, gdybym Żaka wrzucił do gry 11-osobą i powiedział masz, graj, no to wtedy bym go zostawił. Submersją jest gra w 5-5 i znowu imersją dla mnie byłoby, że rzucam piłkę, mówię dobra, grajcie 45 minut, niech się dzieje. Znowu ich zostawiam na głęboką wodę i oni muszą sobie sami poradzić, no i muszą przez te 45 minut główkować, jak zdąży, to zobaczy, jak nie zdąży, trudno, nie zobaczył, no to nie złapał. A submersją jest to, że zatrzymuje grę i zadaje mu pytania. I znowu jest do połowy zanurzony. Dlaczego? Bo intensywność motoryczna spada i jest szansa na to, żeby w sytuacji takiej realnej móc się na chwilę zatrzymać, spokojnie skupić na danej sytuacji, pomyśleć, co ja widzę, co się tu w ogóle dzieje, zobaczyć, czy w ogóle właśnie o taki Mateusz jest u mnie w drużynie, bo go przez połowę meczu nie widziałem, bo tak szybko się wszystko dla mnie działo, popatrzeć, zastanowić się, ten powiedział to, ten to, trener tu zadał pytania, aha, ciekawe, dobra i gramy. Znowu jest gra, większa intensywność i motoryczna i poznawcza, trzeba się skupić, no nie wszystko mi wyjdzie i tak dalej, błędy, znowu stop, znowu zatrzymanie, znowu submersja, czyli znowu, o fajnie, chwila oddechu, można coś popatrzeć, znowu skupienie, znowu koncentracja, skupienie się na danej sytuacji, znowu ktoś coś powiedział, trener mnie zapytał, odpowiedziałem, zgłosiłem się, fajnie, dobra i znowu lecimy w tą grę taką bardziej intensywną. I dla mnie to jest właśnie też ta submersja, która pozwala zawodnikowi, a może inaczej, nam, trenerom, znaleźć taki złoty środek, wypośrodkować to, nie w formie właśnie wyciągania pewnych rzeczy i wdrażania pewnych rzeczy, ale też nie z drugiej strony wrzucania go na głęboką wodę, gdzie oczekujemy, że on się będzie wszystkiego uczył w samym środowisku, które my mu stworzyliśmy, bo nie zawsze to środowisko będzie realizowało to, co my chcieliśmy, a to jest taki złoty środek, w którym jest jedno, bo jest ta gra i jest to, że jest to zatrzymanie i danie tych możliwości związanej z tym, że zawodnik może się nad daną sytuacją zastanowić i znowu, nie oczekujmy, że każdy z zawodników przez wszystkie zatrzymania, które zrealizujemy w treningu, będzie skupiony i będzie wiedział co i jak, no bo on się dopiero uczy. Uczy się rzeczy, które wymagają czasu, a niektórzy z nas nie mają tych umiejętności dzisiaj, czyli właśnie tej samoregulacji, samoorganizacji, koncentracji i tej motywacji wewnętrznej na jakimś tam wysokim poziomie. Czyli tego, że on wie, że to jest dla niego i że te zatrzymania mają sprawić, żeby on się mógł rozwijać, żeby mógł być lepszym zawodnikiem, żeby mógł lepiej rozumieć pewne rzeczy, żeby mógł na podstawie tego wyciągać potem wnioski w sytuacjach, w których trener nie analizuje, ani nie daje żadnej informacji zwrotnej, ani nie podsumowuje, ani w żaden sposób nie opowiada. Ja sam muszę sobie z pewnymi rzeczami poradzić, ale dzięki temu, że są te zatrzymania, no to taka szansa po prostu jest. No także to są rzeczy i umiejętności, które wymagają po prostu czasu. Jeden się skupi na jednym zatrzymaniu i już. Ktoś się skupi tylko na zatrzymaniu, którego dotyczy, no i okej. Okay. Ale to jest żart. To wymaga czasu. W orliku pewnie będzie lepiej, będzie dłużej. Można utrzymać ich koncentrację i tak dalej, w przypadku, gdy będziemy rzeczywiście nad tym systematycznie pracować i gdy oni przyzwyczają się do tego, że to ma być dla nich przede wszystkim przyjemność zdobywania nowej wiedzy, a zdobywanie nowej wiedzy no, w kontekście naszej edukacji szkolnej no, jest dużym wyzwaniem, żeby pokazać im, że jednak nauka czegoś może być przyjemna, chociaż przychodzą na piłkę raczej z przyjemnością, no bo to jest coś, co lubią. To jeszcze mamy komentarz Antoniego Lenara. Ciągłe zmiany gry i zasad gry nie pozwalają zawodnikom odpowiednio rozwijać się, bo gramy bez spalonego, za rok ze spalonym, a jeszcze ustawienie na boisku. Lata trenowałem dzieci i nie popieram gry na dużej powierzchni i na duże bramki. Wydaje mi się, że należy jak najszybciej uczyć gry w większych składach i zasadach zbliżonych do normalnych zasad.
Jeżeli chodzi o tą pierwszą część, czyli te ciągłe zmiany gry i zasad, że nie pozwalają zawodnikom odpowiednio się rozwijać, gramy bez palonego i tak dalej, uważam, że to jest też kwestia trenera. Pokazania tego, że ten zawodnik wysunięty z przodu, nawet jeżeli w piłce pięcioosobowej nie ma spalonego, czy siedmioosobowej nie ma spalonego, to trzeba im uświadomić właśnie, no ja to robię poprzez zatrzymywanie, ale trzeba uświadomić ich, że to, że ty tam jesteś, to nie znaczy, że masz tam stać i czekać na to, aż dostaniesz piłkę i zdobędziesz bramkę, tylko ty masz tam dużo zadań do zrealizowania, właśnie wyciągnięcia obrońcy, właśnie stworzenia przestrzeni dla kolegów, właśnie tego, żeby poszukać tego timingu właśnie w tym orliku w siedmioosobowej, do tego, żeby w odpowiedni sposób, w odpowiednim momencie, czyli zgrać czas i miejsce, dostać albo wykonać ruch, żeby dostać podanie, albo właśnie, żeby utrudnić broniącym działania. Dlatego no, tu trzeba już od najmłodszych lat wskazywać na zalety takiego zachowania, a nie właśnie mówić, że ty tam jesteś z przodu, napastnik, stój, czekaj, aż piłka do ciebie trafi. Tak samo w piłce pięcioosobowej. Jak mamy otwarcie gry od naszej bramki, a nasz jeden zawodnik jest pod bramką przeciwnika, stoi przy bramkarzu, no to wiadomo, że ten zawodnik nic zespołowi nie da. Bo ta długość boiska powinna być długością realną, no i ten zawodnik powinien być zawsze możliwością i opcją do gry dla zespołu i dla drużyny. I znowu wtedy ten zawodnik rozumie, ok, jestem wysunięty, jestem najbliżej bramki przeciwnika, ale współpracuję z zespołem, jestem zespołem, no bo ktoś powie, no dobra, zaraz wyprowadzimy piłkę i ją stracimy. No to właściwie w fazie bronienia no ty nie bierzesz udziału, no bo gdzie, stoisz tam pod bramką i nie wiadomo, na co czekasz. Tak zwaną anteną, ja to nazywam, że gość grany na antenę. Nie chciałbym anteny w zespole, chcę gościa, który rozumie, że pracuje atakując jako zespół zespołem i broniąc, no tak samo, jestem pierwszym obrońcą, jestem najbliżej bramki przeciwnika, mam szansę zdobyć bramkę, ale jestem też pierwszym obrońcą. Jak jestem tam gdzieś z przodu, no to w ogóle szans na działania w obronie no nie ma. No, dlatego też trzeba tak do tego podchodzić. I tu dalsza część. Nie popieram gry na dużej powierzchni i na duże bramki. Wydaje mi się, że należy jak najszybciej uczyć gry w większych składach i zasadach zbliżonych do normalnych zasad. Rozumiem, że tu chodzi o większe składy, czyli co? 9 na 9, 11 na 11. No dla mnie kategoria Żak czy Orlik 11 na 11 może być to kwestia ciężka, wydaje mi się, w ogóle z organizacją. Też widziałem, pamiętam czasy, gdzie Żaki grały jeszcze 7 na 7, gdzie nasze zespoły to były roczniki 2007 i jak 2008 był Żakiem, to najpierw grali to, co najlepsze jako Żak młodszy po 7, a jako Żak starszy po 5, ale pamiętam, że my jakoś sobie z tym radziliśmy lepiej lub gorzej, natomiast te zespoły mniej wyselekcjonowane w piłce siedmioosobowej w kategorii Żaka bardzo miały duże problemy z organizacją i bardzo to było, no wydaje mi się, trudne dla nich, żeby w ogóle pojąć, co tam się dzieje, to raz. Dwa, czerpać z tego jakąkolwiek radość. Trzy, no niektórzy, jeżeli mieli wielkie boisko i prowadzili piłkę, to nie mieli sił dobiec od jednej bramki do drugiej. Także no, szansa na zdobycie bramki też im spadała. A to, że potem zmniejszono na grę 5 na 5 i ta przestrzeń na boisku też zdecydowanie się zmniejszyła, uważam za plus, no bo to jest jakby dostosowanie wielkości przestrzeni do możliwości zawodnika i też możliwości fizycznych związanych z zdolnościami motorycznymi, gdzie ten zawodnik może z nich korzystać więcej niż gdyby to była wielka przestrzeń i zawodnicy by się gonili, a pewnie wyglądałoby to tak, że cała chmara zawodników jak winogrono biegłaby do piłki i niewiele by z tego było, więc raczej bym tutaj tę zasadę przestrzeni i liczby zawodników no uważał za dostosowaną w Polsce, tak mi się wydaje, tam w Portugalii pamiętam, że mieli moment, gdzie mieli siódemki, potem od razu do jedenastek, potem mieli przejście do dziewiątek, zrobili taki czas chyba dwuletni dziewiątek, teraz nawet nie wiem, czy mają chyba nadal dziewiątki, więc mają 5, 7, 9, 11, ale z tego co wiem, oni akurat nie wiem, czy nadal, ale tak jeszcze jakiś czas temu, 2-3 lata temu było, od Żaka rzucają auty ręką. Normalnie za głowy już Żaki rzucają ręką, przystosowując właśnie do tej zasady rzutu z autu ręką. Czy to dobre, czy złe? Są plusy i minusy. I szczerze mówiąc, i widzę plusy i minusy w jednym, i w drugim,
Można tak robić i tak robić. Nie ma to znaczenia. Nie ma to dla mnie dużej różnicy. Osobiście. No może ktoś tam widzi jakieś, może też się podzielić w komentarzu, ale ja widzę tu plusy i tu, i minusy i tu, i tu. Dobrze, coś jeszcze mamy? Świetnie, świetnie, bardzo mi się podoba tyle pytań. Chyba nigdy nie mieliśmy, Paweł, co? Tyle pytań? No, zawsze mamy pytania. Nie wiem, czy tyle były, ale zawsze pamiętam, że mamy interakcje z uczestnikami. No i jest to budujące, bo tak jak Mateusz powiedział, ten cykl jest dla Was. Także im więcej pytań, im więcej osób chętnych tutaj do dołączenia do pokoju i przeanalizowania sytuacji, no tym więcej będzie osób, które będą świadomie działały na boisku i poprzez tą metodę będą w stanie rozwiązywać problemy zawodników, a w zasadzie zawodnicy będą w stanie samemu rozwiązywać problemy na bazie pytań, które będziecie świadomie zadawać podczas gry. Na początku powiedziałem, że damy tutaj jakąś informację odnośnie tego, co się będzie działo i żebyśmy sobie dawkowali trochę informacji, to powiemy, że na następnym live'ie na pewno ogłosimy już oficjalnie datę naszego szkolenia fundamentów gry 1.0 i 2.0, bo raz w roku spotykamy się stacjonarnie i tam mówimy o pedagogice nielinearnej, fundamentach gry i to jest przeważnie część teoretyczna tylko na fundamentach 1.0, a później przechodzimy do fundamentów gry 2.0, gdzie te rzeczy, o których mówiliśmy w formie teoretycznej, przekładamy na praktykę. Mamy jednostki treningowe na boisku, także to, o czym dzisiaj mówimy i o czym mówimy teoretycznie na szkoleniu Fundamenty Gry 1.0, możecie zobaczyć, jak jest właśnie wprowadzane na boisku, bo tam mamy sesje praktyczne i Mateusz prowadzi te zajęcia, osoby, które są na szkoleniu, też są zaangażowane i później prowadzą zajęcia, nagrywamy wszystko, omawiamy sobie, także na kolejnym live'ie podamy datę i uruchomimy zapisy, więc będziecie mogli do tego szkolenia dołączyć, ale mamy dla Was przygotowane coś jeszcze. Nie będziemy jeszcze o tym mówić, wszystko przed nami. Zostawiamy nutkę tajemnicy, śledźcie nasze losy, nasze social media i Mateusza Dorastania w Grze, a na pewno nic nie przegapicie. Jeżeli podobał Wam się ten live, to zostawcie nam lajka, serduszko, dajcie komentarz. To pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Nic Was to nie kosztuje, a dla nas jest to zawsze fajny feedback w postaci tego, że widzimy właśnie Wasze zaangażowanie. Dzisiaj to wszystko. Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, 21 marca się spotykamy na kolejnym Extra Live z ukierunkowanego coachingu. Jeżeli są osoby, które chciałyby wziąć udział w tej części praktycznej dołączenia tutaj do pokoju, to już mogą do nas pisać na Facebooka Extra Trenera lub do nas bezpośrednio, do Mateusza lub do mnie. Spotykamy się za niecały miesiąc. Tymczasem życzymy wszystkim dobrej nocy i do zobaczenia. Jeszcze raz dzięki. Dziękujemy, do zobaczenia.